Robert Biedroń skomentował słowa Jarosława Kaczyńskiego, które padły podczas katowickiej konwencji PiS na Śląsku. Szef PiS ponownie oburzył się na kartę LGBT w warszawskich szkołach, a lider Wiosny przybył z miażdżącą ripostą. Co na to biskupi po ich feralnej konferencji? Robert Biedroń to polityk, który znajduje się po przeciwnej stronie politycznej sceny w porównaniu do Jarosława Kaczyńskiego, który ewidentnie ma duży problem ze środowiskami LGBT. Lidera Prawa i Sprawiedliwości oburza fakt, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał się pod kartą LGBT. Mimo, iż Jarosław Kaczyński nie ma dzieci, postanowił wykreować się na obrońcę polskich rodzin, ponieważ jest przekonany, że wie, co dla nich jest najlepsze. / Wara od naszych dzieci. Grzmiał prezes PiS, wywołując euforię w szeregach polityków Prawa i Sprawiedliwości i konserwatywnych sympatyków tej formacji. Oprócz publicznego potępiania karty LGBT, Jarosław Kaczyński próbował w Katowicach zdobyć sympatię Ślązaków, odcinając się od nierozsądnej dekarbonizacji i podkreślając ich cechy takie jak mądrość i odwaga. Robert Biedroń ripostuje i atakuje biskupów. Jako jeden z najsłynniejszych polskich przedstawicieli środowiska LGBT, Robert Biedroń nie mógł przemilczeć takiej zaczepki ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Postanowił odpowiedzieć liderowi PiS za pośrednictwem swojego konta na Facebooku. Trzeba przyznać, że riposta lidera Wiosny jest naprawdę mocna i wzbudziła masę pozytywnych komentarzy ze strony fanów Biedronia. Wara od naszych dzieci. Zły adres, panie pośle Kaczyński. Konferencja biskupów była w czwartek, napisał Robert Biedroń, odnosząc się do feralnej konferencji biskupów, podczas której przedstawiciele kleru nie potrafili radykalnie potępić poważnego problemu pedofilii w Kościele katolickim. Masowe, pozytywne reakcje na wpis Biedronia jasno pokazują, że poparcie szefa Wiosny rośnie, a Jarosław Kaczyński ma się czego obawiać w kontekście nadchodzących wyborów do Europarlamentu.